kolejnym odcinku Kulturalnego Zamku. Za nami wielkie literackie święto. 53. Ogólnopolski Festiwal Literacki imienia Jana Śpiewaka i Anny Kamińskiej odbył się w tym roku w dniach 14-18 września. W czasie 5 dni festiwalowych odbyło się 14 spotkań autorskich, m.in. z Wojciechem Jagielskim, Michałem Nogasiem, Szymonem Opryszkiem i Magdaleną Grzebałkowską. Odbyło się także 7 warsztatów, w tym etnowarsztat dla dzieci z Robem Maciągiem, kąpiel leśna z Mają Hawranek, warsztaty fotograficzne na rowerze z Filipem Springerem oraz warsztaty malowania na wodzie metodą Ebru, a także spacer historyczny po mieście, debata o reportażu prasowym oraz gala wręczenia nagród. Na część konkursową festiwalu wpłynęły 133 pakiety poezji oraz 9 reportaży prasowych. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i do zobaczenia za rok. Pierwszego października zapraszamy na kolejną odsłonę ogólnopolskiej akcji Nocy Bibliotek. W tym roku przygotowaliśmy grę zamkową, film dla dzieci Biuro Detektywistyczne Lassiego i Mai, warsztaty malowania na wodzie, warsztaty czerpania papieru oraz spotkanie autorskie z Mirosławem Wlekłym dla dzieci i dorosłych. Startujemy o godzinie 15 w czytelni dla dzieci z autorem książek o Tonym Haliku. Zapraszamy! Zapraszamy na jesienną potańcówkę z DJ Kiro Team, która odbędzie się 15 października w sali widowiskowej. Startujemy o godzinie 20. Codziennie do końca października zapraszamy na wystawę fotografii Jacentego Dętka, który przez kilka lat wraz z żoną Katarzyną realizował projekt pod nazwą Portret Prowincji. Jacenty Dędek, urodzony w Częstochowie, fotograf niezależny, dokumentalista. Publikował w National Geographic, dużym formacie, tygodniku powszechnym, Polityce, Przekroju, Newsweeku, Wprost, Forbes. W ostatnich latach najchętniej pracuje nad własnymi tematami. Najbardziej interesują go rzeczy zwykłe, dziejące się na marginesie głównych wydarzeń, ale zawsze blisko człowieka. Wystawa dostępna w godzinach otwarcia Centrum Informacji Turystycznej w Zamku. Zapraszamy!